Siemanko, przed Wami kolejny odcinek, a w nim zobaczycie różne prankowe sceny, więc zostańcie do końca i zobaczcie wszystkie. Dobra, wszyscy siedzą, to zaczynamy. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Na lewo, na prawo. No dalej, w górę i w dół. Ej, przepraszam bardzo, bo mi tu chyba ostatnio klucze od mieszkania spadły gdzieś. Tutaj, tu. A, nie ma gdzieś. Nie ma. O, a ma pan długopis, żeby podpisać? Nie mam długopisu. Pan autograf chce? Nie, wiem doskonale, ale nie mam, przykro mi. A, myślałem, że pan autograf, nie, no dobra. Tylko jedynie ulotkę, wie pan, z Fixbusa. No dobra. Może innym razem. No może. Dzień dobry. Dzień dobry, karta na punkty. Nie mam. To będzie karta opłacona. Poszło? I proszę, to dla pani. A z jakiego? No bo merci, że jesteś tu. Nie, no dziękuję. No proszę, dla pani. A ja specjalnie dla pani chciałem kupić. Ale to nie, żeby pani miała lepszy dzień. Uśmiechnęła się. No to na urodziny będzie albo na imieniny. Pani odejdę, dopóki pani nie weźmie. Dobrze, dziękuję. Super. Miłego dnia. Tu nie ruszę się. Jakiś robal usiadł. Nie, to mój prawdziwy. To jest tatuaż. To tatuaż? Tak. Myślałem, że to robal. Naprawdę. Ja nie mogę. O, jesteś jednak. No, myślałem, że nie przyjdziesz, a tutaj proszę. Co? Ja nie wiem, czy my się znamy. No, zawsze możemy się poznać. Aha, okej. A ja Łukasz. Miło. To odprowadzaj ich, tylko jeszcze wcześniej zostaw kontakt do siebie. Ja się odezwę do ciebie. Jak będę tu w okolicy, spotkajmy się i... Daj mi Facebooka. A ja Facebooka nie mam. Ja tradycyjnie tylko numer. No to daj numer. To zapisz. Że ja... No tak! Kurwa mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! Co narobiliście? Nie ja. A kto kierowcą kurwa jest? Nie ja. A kto prowadził wóz? Chorąży. Ile razy wam mam powtarzać? Jest kierowcą, kurwa, ty i żadnych chuj nie wobec mojej wiedzy odstawać. Zobacz, co narobiłeś. Wóz konserwacji, zobacz, co narobiłeś. Po chuj się rwiesz, jak nie twoje. A... Nie wywalił. Jak się wywalił? To trzeba było, kurwa, przyjść do mnie, się nigdzie nie ruszać. Wóz konserwacji, zobacz, co narobiłeś. Wóz konserwacji dopiero, zobacz, co narobiłeś. A czy nie denerwuj? Jak mam się nie denerwować? Na pewno tego nie wyklepiesz. Wyciągniemy z mojego wozu i damy to. Takiego błotnika już nie dostanę. Spraja i będziemy malować. Spraja, tak. Czego się kurwa rwiecie, co nie wasze? I żaden tu chuj nie siedzi i za mnie nie dowodzi. Tłumaczyłem 1000 razy. Bo człowiek dba bardziej jako żonę o ten sprzęt, to przyjdzie on taki i tego. Kurwa mać tłumaczę! Jest kierowca ten i ten. Żaden inny nie jeździ. Jaka ładna para idzie. Boże! Co to? To drzewo mówiło. Na para. Słyszałeś się dziewczyny? Drzewo mówiło. No drzewo, jak nic, gadające drzewo. Ja nie mogę. Tak, jestem gadający drzewo. Ale takiej fazy to jeszcze, żebym nie miał. To drzewo to mówi. No naprawdę. Nie wiem, ja jestem nietrzeźwy, czy pod wpływem alkoholu, czy panie też to słyszą. No jak nic, gada drzewo. To słyszałem, że Mojżesz to z krzakiem gada, ale żeby drzewo gadało? No to powiedz, co ty taki sztywny jakby? Taki bo jesteś. Mój konar jest zawsze sztywny! Nie dość, że gadające to zboczone jeszcze, pani. Ale ty powiedz, od dawna tak gadasz, czy co to tam? Czy ci dalej jakieś chłopcze, tabletki, operacje? Ty widzisz te promienie słoneczne? O, tlen CO2 produkuje i myśli, że wszystko mu wolno, bo wielkie tego, wielkie mecyje, bo... Masz jedną gałąź! Dziękuję za gałązkę. Ale co z tego, sobie nie rozpalę za bardzo. Uważaj, takie... żeby z liścia nie dostał nie twarz, wiem, bo tak... z wersalki może spaść. No, żebyś... Ty może z liścia możesz coś dostać, co? Bo jak zara randapem podleje, to inaczej będziesz gadać. Panie, tak. Bo mi trzeba by było pole zaorać, dałoby radę tego kunia pożyczyć? Panie, nie ma problemu żadnego. No ile to pieniędzy już, bo to kurna trochę hektarów jest. Od hektara, panie. Od hektara? No to elegancko się dogadałem, bo tym ciągnikiem...
No cześć, jestem już. To co, idziemy na spacer, czy wolisz jakieś... Dzięki. Jak dzięki? No to przecież będziemy tak stać tutaj. No nie czekamy koleżanko. No ale my się przecież umówiliśmy, nie było być żadnej koleżanki. Nie czekam. No umawialiśmy się tyle czasu na tym Cinderze i miałaś tutaj stać. 10 minut się spóźniłem. Opis się zgadza. Biała bluzka, spódniczka jeansowa i torebka czarna. Teraz mnie wystawiasz, jak już się spotkaliśmy? No to jak nie, no to pisz do koleżanki, żeby została w domu, a my idziemy z... Ty mi nic nie mówiłaś o żadnym chłopaku. No wiesz co, dobra, ja się więcej nie umawiam z tobą jak tak. Ostatni raz na taką randkę z tego Cindera idę. O, tu widzę silny chłop, słuchaj, bo ja o to zamierzam wszystko wyciąć w pizdu. I ten... Rozumiesz, pole o tu będę robił, o to wytnę w cholerę, siekiry bym ci dał, byś pomógł. Nie, ile to tam, pół dnia i da radę zrobić? Flachę postawię. No i dobra, ciupagę wezmę. Gdzie tu pole masz? No bo to wszystko wypieprzyć te drzewo i zasadzić tu jakie pszenicę albo rzepak, a nie zasłoniło to wszystko, na co to potrzebne jest w ogóle. Ta, wyciąć to, ognisko podpalić i tego. A jak? Sprzątamy nasze miasto już 150 lat. Dobry, widzę, że tutaj odsprzątani jesteście. To się dobrze składa, bo mi trzeba było sprzątnąć moją teściową. Dałoby radę? No, zmieści się spokojnie. Już ile ja próbowałem. I trutki na szczury, i na myszy. Żmiję kiedyś podrzuciłem, to zagryzła. Jo, żmiję. Hej, weź potrzymaj na chwilę. Ej, mordo, widziałeś takiego gościa z telefonem? Tutaj. Gdzie? Pobieg. Ja nie czuję. A, jesteście współdziałacie? Nie, on mi dał... Dobra, zobacz, co robię teraz. Nie, już dzwonię na policję, teraz będziesz się... Jaki to jest uruk? Stoisz tu. Ale on mi dał ten telefon. Jak ci dał? I gdzie on dał jest? Dał mi pobieg. Dzień dobry, bo mi taki chłopak wyrwał telefon firmowy. Ale gdzie on uciekł? No tam uciekł. No nie wiem, bo odzyskałem telefon, bo jakiś chłopak mi dał, ale tamten co miał to na czarno, zrobiłem mu zdjęcie. No nie wiem, czy to są współudział mają? Nie, naprawdę nie. Gdzie pobiegł? Pobiegł tam wprost. Tu jest. Stój, złodzieju! Stój, złodziej! Złodziej! Słuchajcie, w tym odcinku byłoby na tyle, a ja wam bardzo chciałem podziękować za wsparcie po mojej walce. Teraz udaję się na wakacje za granicę, więc dajcie znać, czy chcecie jakiś odcinek z zagranicy. Jeżeli ten wam się spodobał, to tradycyjnie łapka w górę, komentarz, która scena, czy może chcecie, żebym jakąś scenę powtórzył jeszcze kiedyś. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! A ja będę dźwymania.